Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. W dzisiejszym rozpakowaniu przyjrzymy się jednym z najbardziej zaawansowanych słuchawek od TTE Sports by Thermaltake. Są to słuchawki Sibaris, które działają bezprzewodowo, ale również też przewodowo. O co chodzi, dowiecie się za chwilkę w tym rozpakowaniu. Rzucimy na nie okiem, poznamy podstawowe cechy, a jeśli interesuje Was cena, szukajcie jej w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc mamy Sibarisy, bardzo fajnie zapowiadające się słuchawki od TTE Sports by Thermaltake. Zobaczcie, mamy tutaj tryb NFC, obsługiwanie Bluetooth w wersji 4.0 z aptX-em, potężne przetworniki i odłączany mikrofon i kabel, czyli bardzo fajne opcje. Można z tego zrobić i słuchawki mobilne, i słuchawki komputerowe z mikrofonem, i uwaga, słuchawki bezprzewodowe, a także słuchać muzyki po kablu. Z tyłu mamy opis tych wszystkich tutaj elementów słuchawek. Natomiast myślę, że ciekawiej będzie zobaczyć to sobie w praktyce. Przyswoimy sobie tylko wiedzę podstawową, czyli średnica przetworników 40 mm, neodymowe magnesy, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Tu jest akurat błąd, ponieważ jest od 20 kHz do 20 kHz. Oczywiście powinno być bez tego K. Oporność 32 ohmy, czyli do komputera i też do smartfonów, do tabletów jak najbardziej sobie te słuchawki zagrają w miarę fajnie. Czułość 97 dB, maksymalna moc wejściowa. Tutaj mamy też charakterystykę mikrofonu. Dwukierunkowy, pasmo od 100 Hz do 10 kHz przy czułości około 67 dB. No cóż, wiem, parametry Wam dużo nie mówią, mi prawdę mówiąc też nie w tej chwili, ponieważ z tym to bywa bardzo różnie. Co innego jest na papierze, na kartoniku, natomiast w praktyce nie ma co porównywać samych specyfikacji, ponieważ liczy się przede wszystkim właściwy test i odczucia podczas testu. No dobra, teraz sobie je obejrzymy szybciutko. Mamy fajne otwierane opakowanie. No powiem Wam, że słuchawki na pierwszy rzut oka robią super wrażenie, nie za ciężkie. Natomiast co mnie już tutaj przeraża, to ilość błyszczącego plastiku. Za chwilę jeszcze zobaczymy. Natomiast właśnie, co tu jeszcze mamy? A, już wszystko jasne. Ponieważ ten kabelek, który mamy opcjonalnie, jeśli chcemy na przykład użyć ich w komputerze, to jest już kabelek, jak widzicie, zaopatrzony w dwa mini jacki 3,5 mm do mikrofonu i do słuchawek. I mamy też pilocika, wyłącznik mikrofonu, potencjometr do regulacji głośności, kabelek bez oplotu, ale całkiem ok. Mikrofon elastyczny, przyłączany w ten sposób do słuchawek, od spodu sobie wkładamy to. Instrukcja, no, dość gruba, oczywiście jest też po polsku. No i co jeszcze? Torba do przenoszenia. Szkoda, o dobra. Jest też oczywiście logo TTE, bardzo fajnie. Kabelek smartfonowy z czteropinowymi mini jackami, czyli mikrofonu możemy też używać na smartfonie na pojedynczym mini jacku. I też polityka gwarancyjna. I to by było wszystko, jeśli chodzi o wyposażenie, zawartość tego zestawu. Natomiast zobaczmy jeszcze same słuchawki. Ok, więc tak, poza błyszczącym plastikiem, słuchawki naprawdę robią fajne wrażenie, ponieważ są lekkie. Pałąk górny to jest tylko taka jakaś gąbka, pianka, cokolwiek to jest, w środku jest chyba powietrze nawet, natomiast myślę, że to swoje zadanie spełni. Pałąk mamy z logo, też niestety błyszczący plastik. Pałąk elastyczny, można wyginać, nie łamie się, nie trzeszczy za bardzo. Prowadnice, jak widzicie, metalowe, bardzo fajne, solidne. Rozregulować słuchawki możemy tak, czyli wystarczająco. Mamy też ruchome przeguby, jak widzicie, otwierają się nam na świat. No i te same tutaj elementy nauszników, ulala, bardzo miękkie, bardzo fajne wypełnienie. Nie wiem, czy to jest memory foam, bo nie było o tym, natomiast myślę, że komfort tutaj będzie jak najbardziej. Słuchawki także wydają się nie mieć jakiejś dużej tendencji do ściskania głowy od boków, natomiast to się
okaże po kilku godzinach takiego noszenia non-stop tych słuchawek. Wtedy tak naprawdę to wychodzi. No i zobaczcie, bardzo ładne tutaj takie elementy jakby wentylacyjne. Fajnie to wygląda, znaczek Titi, a niestety już po samej prezentacji jest to wszystko po prostu w odciskach palców. Świetnie to wygląda, ale mało praktyczne. No niestety. Widzimy też jakiś panel sterowania, włącznik ciszej, głośniej, czyli takie podstawy. No i tutaj mamy wejście na ten mikrofon i dołączenie przewodu, a tu mamy chyba coś tak, ładowanie. Ja nie widziałem kabelka, szczerze mówiąc, w komplecie, natomiast każdy smartfonowy kabelek też się tutaj nada, więc zobaczymy sobie też, ile te słuchawki pograją na takim ładowaniu. Więc tutaj test będzie trzeba zrobić i w przypadku komputera, w grach, w muzyce, i też osobny test na smartfonie jako słuchawki już bezprzewodowe. No więc test będzie jakby dwufazowy i myślę, że oceniać się będę też w dwóch kategoriach. No ale jakby nie było, tym faktem słuchawki plusują, ponieważ mamy uniwersalny sprzęt i do komputera, ewentualnie do jakiegoś sprzętu Hi-Fi i do smartfona jako słuchawki mobilne. Tak więc gdyby nie ten błyszczący plastik, już w tej chwili zachwyciłbym się nimi totalnie, ponieważ robią bardzo, bardzo dobre wrażenie. Przy okazji tutaj jeszcze odkryłem jakiś przycisk, do czego jest, sobie sprawdzimy w instrukcji i dam Wam znać w recenzji. Dobra, kontynuując. Testy będą za jakiś czas, muszę je porządnie przesłuchać w różnych rodzajach muzyki, w grach też sobie trochę w nich posiedzę. No i moi drodzy, jeśli chcecie sprawdzić cenę, to zapraszam do opisu filmu. Na dzisiaj pozdrawiam Was, cześć!